Szanowni Państwo, po płomiennym wystąpieniu pana profesora moje będzie pewnie raczej blade, ale myślę, że nie da się rozmawiać o Konstytucji w ogóle bez rozpoczęcia rozważań na temat głowy państwa i na gruncie Konstytucji marcowej, i na gruncie obecnie obowiązującej Konstytucji z kwietnia 1997 roku. Analogii jest bardzo dużo. Przede wszystkim postaram się udowodnić, że mogliśmy, wzorując się na rozwiązaniach Konstytucji marcowej, a te na pewno były znaczącym drogowskazem przy formułowaniu i przyjmowaniu rozwiązań Konstytucji w 1997 roku, wyciągnąć dalej idące wnioski i w związku z tym wypracować lepsze rozwiązania. Niekoniecznie pewnie trzeba by było zmierzać w kierunku, który zmierzałby jednoznacznie do autorytaryzmu. Natomiast to rozwiązanie, które przyjęliśmy, chyba też nie do końca jest najlepszym z możliwym. Odwołując się do wystąpień przedmówców, też nawiążę do Józefa Piłsudskiego, który nie przyjął urzędu prezydenta, pomimo że już model mu zaproponowanej prezydentury był inny, bo po poprawkach z 1926 roku, ale myślę, że sedno umocowania prezydenta na gruncie Konstytucji marcowej zawarł w swoim stwierdzeniu. Cytuję. Nie mogę też nie stwierdzić raz jeszcze, że nie potrafię żyć bez pracy bezpośredniej, gdy istniejąca konstytucja prezydenta taką właśnie pracę odsuwa, oddala. Musiałbym się zanadto męczyć i łamać. Inny charakter do tego jest potrzebny. Jakież zatem te uprawnienia przyświecały prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej na gruncie Konstytucji marcowej? Będę starała się dokonywać równoległych porównań rozwiązań z Konstytucji marcowej i kwietniowej i zapewne nie wszystkie uprawnienia przywołam, drodzy Państwo, dlatego że wówczas zanadto bym swoją wypowiedź rozbudowała. W tekście, który przygotuję, wszystkie te uprawnienia rozwinę znacznie bardziej. Kluczową kwestią, która oczywiście jest istotną różnicą, jest to, że na gruncie Konstytucji marcowej prezydenta wybierał Sejm i Senat, które były połączone w Zgromadzenie Narodowe. Całą procedurę postępowania przy wyborze prezydenta regulował artykuł 39 Konstytucji marcowej. Marszałek Sejmu zapraszał na Zgromadzenie Narodowe, jeśli prezydent nie zwołał tegoż zgromadzenia do 30 dni przed upływem swojej siedmioletniej kadencji. I to także jest różnica w stosunku do rozwiązań Konstytucji z kwietnia 1997 roku, gdyż na gruncie artykułu 127 tejże Konstytucji prezydent jest wybierany przez naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym na kadencję pięcioletnią i ponownie może być wybrany tylko raz. Zatem różnica kluczowa, diametralna. Prezydent wybierany w wyborach bezpośrednich, głosowaniu tajnym, niewątpliwie ma ogromny mandat do tego, aby jako organ władzy wykonawczej dysponować szerokimi uprawnieniami. Jak Państwo za momencik zobaczą, rzeczywiście jest zgoła inaczej. Zakres uprawnień przynależnych prezydentowi na gruncie Konstytucji z 1997 roku i tych z 1921 roku aż tak diametralnie nie różni się. A zatem trochę w rozwiązaniach Konstytucji z 1997 roku poszliśmy chyba
nie tak, jak oczekiwalibyśmy i jak podsuwaliby nam znawcy tematu. W świetle postanowień Konstytucji Marcowej zawarte jest stwierdzenie, które mówi, że na czele władzy wykonawczej stał prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Cóż znaczyło, że na czele władzy wykonawczej był pierwszym organem wykonawczym Rzeczpospolitej Polskiej, ale czy za tym następowały konkretne uprawnienia? Za momencik dowiodę, że jednak nie za bardzo. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na gruncie Konstytucji z 1997 roku w myśl artykułu 126 ust. 1 jest najwyższym przedstawicielem państwa i gwarantem ciągłości władzy państwowej. To jest to, co zapewne powinno nam pokazywać różnice w pojmowaniu tego urzędu na gruncie rozwiązań sprzed 100 lat i dzisiejszych. To jest to, co stanowi sedno tego ogromnego mandatu wynikającego z wyborów powszechnych. Prezydent jest dziś najwyższym przedstawicielem państwa, czyli analogicznie kiedyś stał na czele władzy wykonawczej, ale i dzisiaj jest gwarantem ciągłości władzy państwowej. Dalszy ciąg uprawnień prezydenta mówi to, że jego zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem konstytucji, suwerenności, bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności i niepodzielności terytorium państwa. I zaiste to też by wskazywało na bardzo dobre wykorzystanie legitymacji wywodzącej się z wyborów powszechnych do kompetencji, które przyznać powinniśmy prezydentowi. Faktycznie jest jednak zdecydowanie inaczej. Jeśli chodzi o uprawnienia prezydentów w odniesieniu do Sejmu i Senatu, to na gruncie artykułu 25 Konstytucji Marcowej prezydent zwoływał, otwierał, odraczał, zamykał Sejm i Senat, mógł zwoływać Sejm w dowolnym czasie według własnego uznania na sesję nadzwyczajną na żądanie 1/3 ogółu posłów w ciągu 2 tygodni. Posiadał też prawo do odraczania obrad Sejmu i Senatu, mógł to jednak uczynić w ciągu tej samej sesji zwyczajnej i tylko raz i na czas dłuższy niż 30 dni. W innym przypadku stosowanie tego środka wymagało zgody właściwej izby. Artykuł 26 przyznawał prezydentowi prawo do rozwiązania Sejmu przed upływem kadencji, choć do rozwiązania Sejmu konieczna była zgoda 3/5 ustawowej liczby członków Senatu. Uzależnienie decyzji prezydenta od zgody Senatu faktycznie powodowało, że zastosowanie tego mechanizmu było praktycznie niemożliwe. Konstytucja z 1997 roku także daje prezydentowi uprawnienia w odniesieniu do Sejmu i Senatu. To on bowiem zarządza wybory, zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranych Sejmu i Senatu, ale też skraca kadencję Sejmu w przypadkach określonych konstytucją. Zatem to uprawnienie prezydenta i na gruncie Konstytucji Marcowej, i na gruncie Konstytucji z 1997 roku w pewnych subtelnych różnicach jest tylko odmienne. Tak jak wspomniałam, na gruncie jednej i drugiej konstytucji prezydent jest organem władzy wykonawczej. Oczywiście i w jednym i w drugim przypadku władza ta jest sprawowana przez prezydenta, ale ograniczona przez odpowiednich ministrów. W świetle bowiem konstytucji marcowej prezydent stał poza i ponad ministrami, tworząc Radę Ministrów pod przewodnictwem prezesa Rady Ministrów. Wywodzono stąd wniosek, iż teoretycznie nie wyklucza konstytucja faktu, że prezydent może przewodniczyć posiedzeniom rządu, jednak w praktyce taka sytuacja nie nastąpiła nigdy. Dzisiaj mamy rozwiązanie, które na gruncie konstytucji z kwietnia 1997 roku daje pewną możliwość przewodniczenia
Radzie Gabinetowej w sytuacjach dotyczących spraw o szczególnej wadze dla państwa. Prezydent zarówno na gruncie Konstytucji Marcowej, jak i dzisiaj miał prawo mianowania i odwoływania na wniosek premiera ministrów, powołuje też i odwołuje szefa rządu. Jednak na gruncie Konstytucji z 1997 roku prezydent desygnuje i powołuje prezesa Rady Ministrów, ale także przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powierza jej tymczasowe pełnienie obowiązków. Zatem i w tym zakresie możemy mówić o analogicznych rozwiązaniach w odniesieniu do uprawnień prezydenta. Prezydent był i pozostaje zwierzchnikiem sił zbrojnych. Rada Ministrów występowała z wnioskiem o obsadzanie urzędów cywilnych i wojskowych przez prezydenta, o czym stanowił artykuł 45 Konstytucji Marcowej. Więcej. Na gruncie tejże konstytucji prezydent mógł czasowo zawiesić niektóre prawa obywatelskie, wydając stosowne zezwolenie. W świetle konstytucji z 1997 roku prezydent, tak jak powiedziałam, pozostaje zwierzchnikiem sił zbrojnych, lecz w czasie pokoju swoje zwierzchnictwo prezydent sprawuje za pośrednictwem ministra obrony narodowej. Mianuje szefa sztabu generalnego, dowódców rodzajów sił zbrojnych, a na czas wojny prezydent na wniosek prezesa Rady Ministrów mianuje naczelnego dowódcę sił zbrojnych, którego także w tym samym trybie może odwołać. Niewątpliwie to pokazuje, że jest analogiczna sytuacja związana z uprawnieniami prezydenta na gruncie Konstytucji Marcowej oraz Konstytucji z 1997 roku w zakresie sprawowania zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. I na gruncie jednej i drugiej Konstytucji prezydent ma prawo łaski, miał prawo łaski. To uprawnienie jednak dzisiaj przysługuje prezydentowi z wyłączeniem osób skazanych przez Trybunał Stanu. Kompetencje prezydenta mają charakter wykonawczy, a mianowicie do tej kategorii spraw należy publikowanie i ogłaszanie ustaw. Publikacja ustaw następowała poprzez zarządzanie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej. Prezydent zarządzał ogłoszenie ustawy, gdy Senat w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu uchwalonego projektu nie podniósł żadnych zarzutów. Na wniosek Senatu mógł też uczynić to przed upływem oznaczonego czasu. W razie odrzucenia lub zmiany przez Senat projektu ustawy prezydent zarządzał ogłoszenie ustawy, jeżeli Sejm proponowane przez Senat zmiany przyjął zwykłą większością głosów lub odrzucił większością 11/20. W świetle Konstytucji Marcowej prezydent nie posiadał prawa weta, inaczej aniżeli jest to rozwiązanie przyjęte na gruncie Konstytucji z 1997 roku, gdzie przypomnę, prezydent podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia jej przedstawienia i zarządza ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, a przed podpisaniem ustawy prezydent może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie stwierdzenia zgodności ustawy z konstytucją, ale prezydent ma także prawo złożenia weta. A więc jest to uprawnienie dodane, nowe w stosunku do rozwiązań związanych z Konstytucją Marcową, natomiast wynikające z faktu, że bezspornie tamte uprawnienia były niewystarczające. Konstytucja pozostawia także do decyzji Sejmu kwestie związane z uznaniem urzędu prezydenta za opróżniony.
Na gruncie konstytucji marcowej uchwała w tej kwestii miała zapaść kwalifikowaną większością głosów, o czym stanowił artykuł 42 Konstytucji z 1921 roku. Wówczas marszałek Sejmu zastępował prezydenta, gdy ten nie mógł sprawować urzędu, a w razie opróżnienia urzędu na skutek śmierci, zrzeczenia się lub też innej przyczyny, o czym stanowił artykuł 40 Konstytucji marcowej. Współcześnie, jeżeli prezydent Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej, a gdy prezydent nie jest w stanie uczynić tego zawiadomienia, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek marszałka Sejmu. Zatem i tutaj możemy dopatrzeć się istotnych wzorców Konstytucji marcowej i jej rozwiązaniach. Cóż zatem należy wyprowadzić jako wniosek tych wielu analogicznych, wręcz tożsamych uprawnień i statusu pozycji głowy państwa w stosunku do rozwiązań sprzed 100 lat i tych, z którymi mamy dzisiaj do czynienia. Przede wszystkim to, o czym wspomnieliśmy, że pewnego rodzaju kompromis przyświecał przyjęciu ustawy zasadniczej w marcu 1921 roku. Był to kompromis bardzo różnych środowisk politycznych, które częściowo odstępowało od swoich postulatów i w efekcie akceptowały rozwiązania nie do końca zadowalające każdą ze stron. I ten kompromis także, choć wśród innych ugrupowań politycznych, zaistniał w 1997 roku. Zatem mamy, można by rzec, pewną słabość do rozwiązań kompromisowych, a kompromisowe rozwiązania nie zawsze niestety są dobre. Nie wyciągnęliśmy wystarczającej ilości wniosków odnośnie tego, że jednak połowiczne, częściowe rozwiązania prowadzą do dalszych komplikacji i wątpliwości o tym, jaka rzeczywiście jest w przypadku Konstytucji z 1997 roku rola, oczekiwanie w stosunku do głowy państw. Skoro dajemy prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej mocny mandat pochodzący z wyborów powszechnych, to zatem czy nie powinny pójść zatem dalsze konsekwencje w postaci przyznania mu szerszych uprawnień, a może wręcz przeciwnie. Nie angażujmy aparatu państwowego, sił i środków finansowych także na organizowanie co 5 lat znaczących wyborów, jeżeli nie chcemy, aby prezydent miał szersze, szerokie uprawnienia. Bo może zależy nam tylko i wyłącznie na tym, aby zachować osobę, która jest głową państwa. Dlaczego tak bardzo jesteśmy przywiązani do urzędu, który reprezentuje majestat państwowy? W 1921 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, niewątpliwie pewnego rodzaju sentyment do monarchii sprawił, że zwyciężyła koncepcja, o której mówiliśmy, że jest rozwiązaniem francuskim i potrzeba stworzenia pewnego rodzaju następcy króla, zdecydowała o przyjęciu modelu z głową państwa z prezydentem na czele. W 1997 roku państwo powiecie, że nie było takiej sytuacji. Przypomnę, że rok 89-90 to jest rok powrotu do urzędu prezydenta Rzeczypospolitej po okresie PRL-u. A więc znowu pewnego rodzaju sentyment rozstrzygnął o rozwiązaniu, które przyjęliśmy, o pewnego rodzaju rozwiązaniu kompromisowym. Tak naprawdę
Nasuwa się jednak inna refleksja, że w 1997 roku nie zdecydowaliśmy ostatecznie, czy chcemy mieć model parlamentarno-gabinetowy, czy chcemy mieć model prezydencki, bo ani jeden, ani drugi przy tym rozwiązaniu prawnym do końca nie zafunkcjonował. Zatem nie zawsze kompromis i tęsknota są dobrymi doradcami. Czasami warto wybrać rozwiązania, które nie nastręczają żadnych wątpliwości. Bo niestety refleksja kolejna jest bardziej trudna. Polska XXI wieku nie wyciągnęła wszystkich wniosków z konstytucji marcowej, jej obowiązywania i tych trudności, które w państwie polskim w następstwie tej ustawy zasadniczej zafunkcjonowały. My oczywiście doceniamy dorobek, to o czym powiedział pan profesor Kłak, mówiąc o potrzebie zintegrowania państwa, ale czy nie stać nas było w 1997 roku na jednoznaczne przesądzenie, w jakim państwie, o jakim ustroju chcemy funkcjonować? Bo przypomnę, że Piłsudski podkreślał o potrzebie realizacji pewnej pracy bezpośredniej, która nie jest możliwa przy zapewnieniu głowie państwa tych uprawnień, które na gruncie i konstytucji z 1921 i z 1997 prezydent posiada. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.